żyje mężczyzna przygnieciony przez konar na łódzkiej promenadzie. Do zdarzenia doszło około godziny 12 w okolicach zespołu szkół nr 3 w Ełku. Mężczyzna w wieku około 40 lat spacerował z 2-miesięcznym dzieckiem. Dziecko nie odniosło żadnych obrażeń, mężczyzna zginął na miejscu. Prokurator i policjanci ustalają przyczynę tego tragicznego zdarzenia. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, usunęli konar przygniatający ciało mężczyzny. Można podejrzewać, że drzewo było spróchniałe, mówi Jarosław Pieszko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. Informacja o tym zdarzeniu wpłynęła do nas dzisiaj około godziny 12. Z informacji wynikało, iż na promenadzie miejskiej w okolicach skrzyżowania ulicy Koszykowej z Piękną doszło do przygniecenia mężczyzny. Podejść na miejsce zdarzenia potwierdziło się to. Zdarzenie te okazało się śmiertelne w skutkach. Mężczyzna tego zdarzenia nie przeżył. Działania strażaków to odcięcie fragmentu konaru brzozy, który to mężczyznę przygniótł. Ciężko to powiedzieć, myślę, że będzie to na pewno celem działań prokuratury i policji. Aczkolwiek no, można powiedzieć, że drzewo na pewno było no, już w części spróchniałe. Jednym z pierwszych na miejscu tego tragicznego zdarzenia był były ełcki poseł Wojciech Kossakowski, który w tym czasie spacerował promenadą. Razem z innym przechodnim wezwaliśmy pogotowie i policję oraz zaopiekowaliśmy się dzieckiem, mówi Wojciech Kossakowski. Wyszedłem na spacer, szedłem promenadą i nagle widzę konę drzewa zwalony na promenadę, na chodnik, którędy się chodzi. Podszedłem bliżej, stał tam już mężczyzna. Obok niego wózek, pod konarem leżał człowiek. Wyglądało to tak, że nie wiadomo dlaczego, skąd i w jaki sposób konar spadł na mężczyznę idącego z wózkiem. Ten pan zadzwonił na policję, ja zająłem się wózkiem, zacząłem bujać, bo dziecko, które w tym wózku było, zaczęło płakać. No i czekaliśmy na służbę, na policję, na karetkę. Temu panu już nie dało pomóc, ponieważ było widać, że nie żyje. Jutro odbędzie się sekcja zwłok mężczyzny, mówi Dariusz Piekarski, szef ełckiej prokuratury. Sprawie wszczęto śledztwo za artykuł 155 nieumyślnego spowodowania śmierci. To właśnie śledztwo musi nam dać odpowiedź, czy i kto jest odpowiedzialny, ewentualnie zarządca tego terenu, który odpowiada za pielęgnację tych drzew, za utrzymanie ich w stanie bezpiecznym, no i wtedy będziemy zastanawiali się to dalej. W dniu jutrzejszym odbędzie się sekcja zwłok mężczyzny. Przyczyny będzie badała prokuratura, o dokładnych ustaleniach poinformujemy w przyszłości.